Powiat sandomierski to szczególny zakątek naszego kraju. Bardzo bogato obdarzony przez naturę wyjątkowo urodzajnymi glebami, niezwykle żyznymi lesami i madami. Do tego jeszcze dochodzi łagodny i sprzyjający klimat o największym nasłonecznieniu w Polsce. Warunki wprost wymarzone do rozwoju rolnictwa i ogrodnictwa. Sandomierskie sadownictwo to oprócz drobnych plantacji również aktywnie działające gospodarstwa towarowe, które zajmują się produkcją, handlem, ale także przetwórstwem jabłek. Ziemia sandomierska już od dawna była sercem uprawy roślin sadowniczych. Obecnie sandomierskie jabłka znajdują się na liście produktów tradycyjnych ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Sandomierskie sadownictwo dzisiaj to aktywnie działające gospodarstwa towarowe, reprezentujące najwyższy światowy poziom technologiczny. Stale rośnie produkcja owoców i potencjał tutejszego sadownictwa. Obok produkcji rozwija się także sektor przetwórstwa i handlu. Na terenie powiatu sandomierskiego działają liczne grupy producenckie. Pojedyncze gospodarstwa rolnicze w Polsce stanowią bardzo zróżnicowaną grupę podmiotów ze względu na obszar, siłę ekonomiczną, charakter produkcji i wiele innych różniących je czynników. Nie są one w stanie sprostać wszystkim wymogom stawianym przez coraz bardziej konkurencyjny rynek produktów rolnych. Dlatego konieczna była pozioma integracja gospodarstw, dzięki czemu rolnicy zamiast konkurować ze sobą, zaczęli współpracować. Przy wsparciu powiatu sandomierskie grupy producenckie poszły o krok dalej i powołały spółkę Sam Export Grip, która reprezentuje ich wspólne interesy i koordynuje wszystkie działania. Znajdują się tu także przetwórnie, które zajmują się przetwórstwem jabłek, które wiedzą, jak korzystać z tego daru, by nie utracić jego najcenniejszych właściwości i móc przekazać go dalej już w formie skoncentrowanej. Organizowane są także imprezy, takie jak Święto Kwitnącej Jabłoni w Samborcu oraz Jabłkobranie w Obrazowie, jedyne w Polsce sadownicze dożynki. Święta te są okazją do zabawy, ale również do rozmów o problemach ogrodników. Znajdują się tam także bloki szkoleniowe dla rolników i sadowników. We wszystkich swoich przedsięwzięciach, zarówno inwestycyjnych, jak i organizacyjnych, powiat stawia konsekwentnie na pełne wykorzystanie potencjału, którym dysponuje ziemia sandomierska. Spotkanie sadownicze Sandomierz to marka dobrze utrwalona w świadomości sadowników. Coroczna, największa w regionie i najstarsza dzisiaj w kraju, regularnie organizowana konferencja i targi sadownicze ściąga zimą ponad 1000 zainteresowanych nowoczesnym sadownictwem producentów i organizatorów produkcji. Jest także postrzegana jako atrakcyjne miejsce do zaprezentowania swojej oferty przez dziesiątki firm zaopatrzenia ogrodniczego. Po latach organizacji spotkanie sadownicze Sandomierz jest wręcz sadowniczym świętem, jakim stała się konferencja wraz z towarzyszącą jej ekspozycją maszyn, sprzętu dla sadownictwa i firm usługowych. Organizatorem spotkań od początku jest pan Jacek Kawalec, współwłaściciel firmy Live Media, spółka jawna Kawalec Kulawik. Z
Sandomierskie to także rozwijające się w ostatnim czasie winorodnictwo. Działają tu nowoczesne winnice, które produkują wspaniałe wina, doceniane przez wymagających smakoszy. O jakości powstających tutaj win świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, które nasze wina otrzymują na różnych konkursach winiarskich. Może spróbujemy teraz jednego z tych win, żeby przekonać się, jak one smakują. Rozumiem, że medalowa pozycja danego wina oznacza, że to wino jest wyjątkowe, tak? Zyskało uznanie komisji, która go oceniała w ciemno, więc myślę, że tak. Spróbujmy. Doskonała barwa, klarowność. Tak. Wino różowe jest winem takim właśnie letnim, które cieszy nas szczególnie w upalne dni. Aromat delikatny, a do tego stawka świetna. Sandomierszczyzna zawsze sprzyjała uprawie winorośli. Udowodnili to Dominikanie, którzy w XIII wieku sprowadzili się do Sandomierza i na cel liturgiczny założyli uprawę winorośli. Niewiele lat później winorośl tak się rozpowszechniła, że stała się powszechnie uprawiana na stokach nadwiślańskich. Już w 1238 Dominikanie uzyskali certyfikat książąt piastowskich na dystrybucję wina gronowego na całą Europę. I od tamtąd zaczęła się hossa uprawy winiarstwa w Sandomierskim, przytłumiona w XVI, XVII, XVIII wieku przed ochłodzenie klimatyczne, a dziś symptomy ocieplenia, również uzyskanie nowych odmian winorośli, odporność na chłody daje szansę z powrotem odnowy upraw winorośli, także powrotu do tradycji winiarskich ziemi sandomierskich. Zapraszamy na degustację wina w Sandomierskim. Dziękuję.